tam. Więc to jest ten niesławny Red Strings, co nie? Nazywamy się Edgar. To miejsce wygląda na całkiem opuszczone. Jak na szaloną ilość, jaką musiałeś wpakować w reklamę. Dobry, nazywam się Donovan. I przykro mi, ale nie wiem, o czym pan mówi. No dawaj, ledwo co wszedłem do sieci. A wszędzie znajdują się banery i popałty na temat tego klubu. To z pewnością nie byłem ja. Nie wydałem ani grosza na promocję, nigdy. Dziwne. Ona to zrobiła? Raczej nie, a może? Najważniejsze najpierw. Czy to jest Android Akara, który tutaj marnujesz na maszynę do powitywania gości? Nie wiedziałem, że przedstawili je już dla społeczeństwa. Nie do końca, ale można powiedzieć, że to jest taka pewnego rodzaju zamknięta beta. Super. Czy nie będzie się przeszkadzało, jeśli dołączą do nas do rozmowy? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Tak, ojcze. Aha. Zaprogramowałem je wszystkie, aby mówiły do mnie ojcze. Dobrze, nie tatusiu. Cóż, chyba nadrabiam w taki sposób za mój zgubiony, stracony podajnik spermy. Jasne. Miałeś wiele pięknych dzieci, gratuluję. Dzięki, koleś. Więc jak sobie radzi tutaj ta Akara? Jesteś zadowolony z tego, jak się spisuje? Myślę, że tak. Tylko czy bardzo, czy trochę? No, to prawda? Jest wspaniała, przechodzi wszystkie moje oczekiwania. Myślę, że tak. Jej empatia jest... wychodzi poza skalę. Jest super człowiekiem. Co nie zastępuje człowieka, mimo wszystko. W mgnieniu oka zaadaptowała się do mojego stylu pracy. Była... znaczy no byli. Zawsze, a nie była. Byli, tak tu mówią oni. Ale będę mówić była, okej. Była bardzo pomocna i pomocna, wspierająca z tym wszystkim. Powinieneś być dumny z Akary. Dziękuję, cieszę się. Z tego powodu. Okej. Miło mi to słyszeć. Obawiałem się, że cała ta edukacja, jaką superkontynent umieszcza na nie, w klinice mogła zrujnować jej naturę. Edukacja? W sensie szkoła? Nie do końca. Bardziej chodzi o nauczenie ich filozofii korporacyjnej. To wszystko pomysł naszego nowego szefa. Całkiem ironiczne, patrząc na to, jak ona była trenowana. Czy chciałbyś mi coś więcej o niej powiedzieć? To delikatna sprawa. Raczej bym wolał porozmawiać o moich rzeczach. Jasne, jakich twoich rzeczach? MNA, baby? Spędziłem lata zamknięty w laboratorium, nadając kształt temu. I teraz nie mogę się doczekać, aż ludzie będą mogli poznać jego wspaniałości. Brzmi ekscytująco. No raczej, ale muszę ci przyznać, jestem troszeczkę rozczarowany, że jeszcze nie zaoferowałeś mi drinka. Ależ oczywiście, jak niegrzecznie z mojej strony. Pozwól, że przygotuję coś specjalnie dla ciebie, ale czekaj, żadnej tequili proszę. Moje ciało sobie z tym nie radzi. Cóż, to troszeczkę komplikuje sprawy. Ale robi się. Spoko, tequila to jest prawa strona. Więc sobie z tym poradzimy, wydaje mi się. Więc na początek... no lecimy prosto w lewo. Może nie rozlewajmy na ziemię, ale troszeczkę wleciało, więc spoko. Dobra, wiem. Lej to na ziemię. Lej te... tequilę. Żadnej tequili, przepraszam. Cofam. No musimy to inaczej nieco wykminić. Poprzednim razem to zrobiłem, tak? Mimo, że nie wiem, czy wtedy było to konieczne. Raczej nie było. No a teraz dokładnie chodzi o to samo. Obrót na prawą stronę. I takie połączenie. Zdziała cuda. Wygląda smakowicie, przyznam, to połączenie różu z jasną zielenią. Co w połączeniu daje? Po prostu zieleń. Tylko też nie przesadzić, bo to widzę dosyć mocno ciężko działa. Rozmiar jest odpowiedni. Chociaż może się wpasuje, jak tak teraz patrzę. No dajmy zwyczajnie. Coś takiego. Nie? W drugą stronę jeszcze trochę trzeba. No jak tak mówisz, no to mamy. Drink dla pana.
Wszystko w porządku? Ta. Chodzi o to, że ten drink jest tak, kurczę, dobry. Jesteś tak prawdziwy, Donovan. Jesteś tak autentyczny. Miłe, dziękuję. Ale nie musisz być taki podniosły przy tym wszystkim. A, wybacz. Po prostu sprawia to, że zastanawiam się nad tym, co w ogóle robimy przez te wszystkie lata. No właśnie, tak? Robicie, że ludzie tracą tu swoją prawdziwość. Czy to jest dobre? No nie wiem. W każdym razie, czy jest coś jeszcze? W ogóle nie wiem, co dokładnie mu nalałem, jakie emocje. Ale nieważne. Plany co do Akary. Plany co do superkontynentu. Chcę coś wiedzieć o MNA. Dajmy od razu coś takiego. To jest wartościowa rzecz na pewno. Założę się, że chcesz coś o tym wiedzieć. Ale nie wiem, czy jestem gotowy o tym mówić. Jak to? Moja głowa czasami robi się troszeczkę zaciemniona? Wybacz za to. Wiesz co? Akara powinna być tutaj w stanie powiedzieć ci wszystkie potrzebne informacje. Możesz? MNA jest pierwszym programem, który jest w stanie żyć i powielać się w ludzkim organizmie. W człowieku. Więc ci, którzy noszą te implanty, są transmiterami. MNA może wytwarzać podświadome uwarunkowania do osób, które nie są pod wpływem implantów, są od nich wolne. To jest wykonywane za pomocą mikroekspresji i subtelnego języka ciała. Z odpowiednią ilością bycia wystawionym na coś takiego, osoba, która implantów nie posiada, będzie przyjmować te wzory zachowania, stając się nowym hostem dla programu. Oh shit. Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej, że wiesz wszystko o tym? Nie win jej za to. Nakładamy na nie bardzo rygorystyczne, poufne protokoły. Tylko kilku z nas w superkontynencie może je obejść. Więc, w skrócie, na tym polega MNA. Polega dosyć okropnie, bo to jest taki wirus, który się rozprzestrzenia, ale w taki sposób, właśnie, naturalno-nienaturalny. Tak nie można. Jak to możliwe? Rozumiem mniej więcej, jak możecie kontrolować osoby, które noszą te implanty, ale niekoniecznie widzę z siebie, żebym padł ofiarą czegoś takiego. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, jak to działa. Znam tylko psychologiczne tło za tym wszystkim. Biologicznie mówiąc, nie mam pojęcia. Zrobiliśmy trochę badań na zamkniętych grupach z bardzo podstawowymi wzmocnieniami do wydajności, algorytmami takimi w laboratoriach i to działało. Ale żeby zakodować mikroekspresję do implantów, które noszą ludzie, potrzebna jest sztuczna inteligencja tak potężna jak Akara. Więc nawet jak idea jest moja, tego wszystkiego mój pomysł, większość tego należy przypisać istnieniu Akary. Akara. Wow. Student staje się mistrzem, co? Tja, jestem pewny, że stracę swoją kiedyś pracę dla jednego z moich stworzeń. Nie brzmi to strasznie źle dla ciebie? Tak myślisz? Edgar, bądźmy szczerzy. Wysyłasz urządzenie do kontroli umysłów na świat. Udawanie, że to jest najlepsze dla człowieczeństwa, sprawia, że brzmi to jak jeszcze większe urojenia. Jedyna rzecz, która pozostaje ci do zrobienia, to poćwiczyć maniakalny śmiech. No przestań. Nie mów mi, że to zrobiłeś. Ach, więc jestem tylko oszustem, co nie? Ludzkim żartem z zbyt wielką ilością szczęścia i zbyt wielkim budżetem. No, nie nazwałbym się fałszywym, może, ale powinieneś pomyśleć nad swoją odpowiedzialnością za swoje narzędzia, które dajesz korporacjom. Jest wiele ludzi w beznadziejnej sytuacji przez ciebie. Masz rację. Powinienem otaczać się takimi ludźmi jak ty, którzy nie zgadzają się na wszystkie moje zachcianki. Słuchaj, jeśli kiedyś to wyjdzie poza kontrolę, zadzwoń do mnie i zobaczę, co da się zrobić, okej? Wow, poważnie? Naprawdę to doceniam. Cóż, przynajmniej tyle mogę zrobić, aby odpokutować za moje nieodpowiedzialne uczynki. Okej, więc co byś powiedział na to, że zatrzymamy MNA, całą tą operację? Powiedziałem, jeśli wyjdzie to spoza kontroli. Cały czas wierzę, że jest to dobra rzecz. To dobrze. Zobaczymy, czy to tak dobrze. Co planujesz dokładnie?
SPW, no tak. Gość taki jak ja nie powinien tutaj wydawać rozkazów. MNA nie jest rzeczą, którą powinniśmy się bawić. Nie jestem do końca świadom tego możliwości. Ach, to wszystko mnie strasznie przytłacza. W porządku. Przykro mi, że tak negatywnie się odnosisz do tego całego MNA. Nie, żebym nie rozumiał, dlaczego się tym niepokoisz. Chciałbym po prostu cię jakoś uspokoić, zanim wyjdę stąd. Teraz jednak chciałbym przejść do innego tematu. Spróbujmy zajrzeć do drinków, więc mamy albo oszustwo, albo próżność. Oszustwo, próżność. No spróbujmy tą drugą opcję. Teraz się zabrać, czyli troszeczkę w lewo lecimy. No wrzućmy taki miks potrójny. Troszkę w lewo. Od razu dwie kostki lodu. Nie zaszkodzi. Chyba, że da się jedną kostkę. Nie no, to z shakerem nie ma sensu, żeby zadziałało. Więc w lewo i w górę. I potem dodamy do tego troszeczkę w dół już własnoręcznie. Na poprawkę. Okej. Śmiesznie te kostki się zawsze odbijają od siebie. Leci ostro. Ale jak na razie z sukcesem. Wydaje mi się, że teraz wystarczy troszeczkę wódki dolać. I powinno być wszystko... wszystko dobrze. Coś tam na ziemię poleci. Spoko. Mamy. Próżność. Jest naszą drugą opcją, emocją u niego wywołaną. Jak człowiek jest w stanie zrobić coś tak wyśmienitego? Bezbłędnego. Może znalazłem równego sobie, ale patrząc na barmaństwo, a nie tworzenie robotów, które nazywają mnie tatusiem. To znaczy, prawdopodobnie jestem numerem jeden, jeśli chodzi o naukowców, którzy są cały czas przy życiu. Prawdopodobnie w ogóle w całej historii, całego czasu. Ale ty, mój przyjacielu, jesteś z pewnością najlepszym barmanem, jaki kiedykolwiek w tym chaosie wszechświata został narodzony. Moje najszczersze gratulacje, utalentowany skurczybyku. Powinniśmy zdjęcie razem zrobić. Dla potomnych. Wow, koleś. Ha. Fajnie, że ci się podoba. Okej, wróciłem. Więc, w czym mogę ci pomóc? No, do czego chcesz wykorzystać akary? Poza garncarstwem? No tak, więc to jest niesamowicie mała część tego, co akara potrafi. Jej pełnego potencjału. Ich akara może przyjąć każdą pracę. Od przerzucania burgerów, do zarządzania ruchem ulicznym. Akara może być pieprzonym dentystą. Możesz zabić człowieka, a Akara będzie przeprowadzała śledztwo, wykona autopsję, osądzi w sądzie i będzie przewodniczyć w pogrzebie ofiary. Dobra, łapię. Akara może działać jak kochająca matka dziesiątek dzieci. Akara może nauczać każdego przedmiotu na uniwersytecie. Mogłaby nawet tutaj kandydować na prezydenta i wygrać. Akara powinna być prezydentem świata. Haha, prezydentem świata? Jesteś szalony. Poczekaj i zobaczysz. Muszę po prostu ujrzeć światło dzienne. Pamiętasz, co ci mówiłem o MNA, co nie? Cóż, to dlatego Akara jest idealna, żeby się tym zająć. I będę no tak, tak, tak. Co jeszcze? Jak Akara i MNA się łączą ze sobą? Okej, chwila prawdy. Jak Akara i MNA się są połączone? Okej. Zacznijmy od początku. Chcę ochronić tutaj pracę mojej koleżanki Diany. Czuję, że zawzięcie tutaj starasz się widzieć SPW jako pranie mózgów. Wybacz mi, ale już ona mi wytłumaczyła, w jaki sposób to nie jest pranie mózgów. Ale dotarcie do naszych lepszych nas. I cały czas tego nie kupuję. Ha, ciężka publika, co? Co jeśli bym ci powiedział, że jeśli MNA reguluje SPW, nie stracisz ani smutku, ani szału. Zaczynam mieć dość tych akronimów. Celem tego słodkiego duetu jest, aby stworzyć wspaniały, superfunkcjonalny świat. Możemy dokładnie dopracować program, aby kontrolował jedynie najbardziej ekstremalne efekty tych stanów. MNA pozwoli na smutek, ale nie na depresję. Pozwoli na złość, ale nie pozwoli, abyś był pożerany przez gniew. Pozwoli ci zatapiać się w przyjemności, ale nie pozwoli na totalny hedonizm. Co mam zrobić, abyście wy idioci zrozumieli, że zmienianie czyjegoś zachowania to pranie mózgu? To nie jest tak ekstremalne, czemu jesteś takim przeciwnikiem? No, to jego tłumaczenie nie brzmi tragicznie, chociaż cały czas no to jest zmienianie tego, co... z człowieka, na nie człowieka, no halo. Znaczy,
no w dobrym celu niby, ale no nie wiem, no. No zawsze w takich dyskusjach się to pojawia, dlaczego myślisz, że masz prawo bawić się w Boga? To zakończy ludzką ewolucję? No niekoniecznie. Pozwól ludziom mieć depresję? No to brzmi źle, ale z drugiej strony, czy by na pewno? No to nie może i nie odbiera wolnej woli, ale taką pewną jej część. Tej wolności, tak? Pewną część człowieczeństwa trochę. Co ci daje prawo bawić się w Boga? Cóż, to proste. Ponieważ mogę. Czy nie wszyscy powinniśmy próbować zmienić społeczeństwo na lepsze? Ty pociągasz za sznurki z tego pięknego klubu. A ja jestem super naukowcem, upieczonym w potężnej korporacji. Zaakceptuj to. Poważnie? Tak, koleś, pogódź się z tym. Powiedz mi, co się okaże. Jesteś dużo bardziej uparty niż reszta twoich kolegów, więc lepiej jej, żeby żaden z nas tutaj nie tracił więcej czasu. Więc żaden z nas nie zmieni swojego zdania, ale to ja jestem tym upartym, co? No to przygotuj się na dobrą część. Zgadzamy się, że zostawianie kontroli nad MNA dla wielkich korporacji lub pojedynczych jednostek jest nieetyczne, racja. Dlatego zostawisz to maszynom, tak? No to mamy szczęście. Mamy wspaniałą sztuczną inteligencję, która jest stworzona z myślą o szczęściu ludzi. O nie. O tak, musisz się ze mną zgodzić z tym. Spotkałeś Akarę. O tak, no racja trochę, racja, znaczy no ten, no... Jeśli jest ktoś z wystarczającą ilością, no siły mózgu, siły umysłu, aby być w stanie ocenić przypadek każdej osoby indywidualnie, to właśnie oni. Akara może studiować, badać zwyczaje, hobby, pragnienia, uprzedzenia i utrzymywać je w optymalnym emocjonalnym zasięgu. Musisz już wyjść stąd. Co? Wynocha z mojego baru. Czas zabawy się zakończył. Hej, Han. Och, nareszcie postanowiłeś? Tak, chodzę w to i pasuje mi. Ruszanie na nich ze wszystkim, co mamy. Słuchaj, jestem w środku bardzo delikatnej sytuacji tutaj. Dobry news jest taki, że znalazłem Joannę Seftis. Zły news jest taki, że chce ona tutaj skoczyć z Northbridge. Zobaczę, co da się zrobić i hej. Mam troszeczkę soczystych informacji na temat szefa, tak jak prosiłeś. Zapewnię ci detale, gdy wrócę do klubu. Okej, muszę iść, na razie. Niezły widok, co? Wybrałaś piękne miejsce, żeby zakończyć swoje życie. Te wszystkie małe niebieskie i żółte kwadraty, pełne ludzi, którzy się nawzajem nie obchodzą. I trochę głupków jak my, którzy nie przestaną walczyć o prawa do dyktowania tego, jak żyją. Chciałbym, aby to wszystko po prostu rozpłynęło się w powietrzu. Muszę do niej podejść, aby nie spadła. Ale to może podbudować napięcie, więc powinienem najpierw, zanim podejdę, z nią pogadać. Muszę uważać na jej język ciała. Jeśli za bardzo będzie się obawiać, dystans może pomóc. Dobra. Czas włożyć w to trochę duszy. Oj. Okej, użyjmy mocy wiedzy Ariadny. Co jeśli bym ci powiedział, że wiem, dlaczego przechodzisz przez to? Co masz na myśli? Wiem, dlaczego... No, odbiło ci, to nie jest dobre słowo teraz, żeby do niej mówić. Wiem, dlaczego to straciłaś i uciekłaś z superkontynentu. Co? Dlaczego? Skąd mógłbyś to wiedzieć? Co ty w ogóle o mnie wiesz? Nie zrozum mnie źle, dopiero się spotkaliśmy, okej? I ledwo cię znam. Ale wiem, co produkuje tą nagłą zmianę w twoim zachowaniu. Proxima zinfiltrowała superkontynentu klinikę implantów i zainstalowała trochę... A no tak, to ona przecież. Zapomniałem o tym kompletnie. Że to, co my na początku zrobiliśmy, to w sumie te osoby całkowicie zmieniło. Cie... No trochę buntowniczych ulepszeń w tobie. Nie, to dlatego ja... Dla jasności, ja tutaj jestem osobą, która bardzo dobrze się zna na wewnętrznych działaniach tych implantów. Nie, może to nadpisywać twoje myśli, ale program również eksploruje twoją podświadomość, jeśli chodzi o pewne idee, rebelie, współczucie i wtedy przynosi je do świadomości. Brudna sztuczka w mojej opinii, ale będąc szczerym,
program nie może tworzyć myśli, które nie są twoje. Cokolwiek teraz czujesz, nie jest to sztuczne. Są to twoje własne idee, ale zostały one spriorytetyzowane, tak abyś ich nie mogła więcej unikać. Mimo, że mi tłumaczysz, jaki robak tutaj mnie ugryzł, ale czemu ma mnie to teraz obchodzić? To jest mój nowy umysł. Och, chodzi jednak o to, że nie tylko wiem, jak to działa, ale wiem, jak to zdezaktywować. Jeśli pójdziesz ze mną, będę w stanie cię od tego uwolnić. Zrobiłbyś to dla mnie? Tak, nie jestem zbyt wielkim fanem manipulacji umysłem, więc robię to za darmo. Okej, pomyślę nad tym. Dobrze, wygląda na stabilną. Powinienem się podejść bliżej. Spróbujmy. Aha. Pogadajmy więc dalej. Więc dlaczego decydujesz to wszystko skończyć? Straciłem swoją drogę. Straciłem sens. Pozwoliłem wszystkim, którzy mnie obchodzą, aby również stracili swoją drogę. Superkontynent miał zmieniać świat. Pieniądze nie były nagrodą, ale sposobem na koniec. Teraz cele się zmieniły. Tyle razy, że nawet nie pamiętam, dlaczego przestało mnie to obchodzić. Wytłumacz mi to. Nie ma sensu w tym. Nowy szef ma bardzo specyficzne cele. Superkontynent nie ma teraz już dla nich odkupienia. Odsuńmy się. Odsuńmy się. Okej, prawie stabilne. No jest to dobre miejsce do nabrania perspektyw. W środku tego mieszczańskiego labiryntu łatwo się zatracić w informacjach, przepływie informacji i powiadomień. Ledwo możemy zobaczyć, gdzie stawiamy kroki. Nawet ja już tutaj odrzuciłem dwie rozmowy od mojego brain drive'a. Odkąd zaczęliśmy rozmawiać. Ale wtedy bycie tutaj, patrzenie na kamienie unoszące się w oceanie. Możemy po prostu zacząć iść w drugą stronę i zostawić miasto za nami, co? Nie jest to takie proste. Raczej. Zbyt wiele nas zostało tutaj zacementowane w tych fundamentach tych wieżowców. Ale pomyśl o tym. Co byś straciła? Pieniądze? Władzę? Odpowiedzialność? Tożsamość? Ciężar losu cywilizacji? Ta, to też. Dobra, możemy spróbować podejść do niej w końcu. Kolejny dialog. Jestem Brain Days. Dlaczego to robisz? Potrzebujecie, aby znieść superkontynent? Twoja świadomość się zabija przez to, co ta korporacja próbuje zrobić, racja? My potrzebujemy twojej pomocy, aby z nimi walczyć. A ty będziesz mogła się zrehabilitować. Ja po prostu nie mogę się z nimi zmierzyć. Czyli to była zła opcja. Odsuńmy się w takim razie. Jeszcze raz. Maksymalnie bezpiecznie to robiąc. Chociaż może się nie da maksymalnie bezpiecznie i trzeba zaryzykować. Czy jesteś z Proximo? Nie jestem częścią ich organizacji, ale współpracujemy często. Myślisz pewnie, że skazałam to miasto na zagładę, co? No i co tu wybrać, co tu wybrać? No przecież sama tego nie zrobiłaś. Są niezliczone czynniki na całym świecie, pracujące nieustannie, jak teraz nawet rozmawiamy, aby nas dojechać i całą tą planetę. I z mojego punktu widzenia, jeśli masz wystarczająco świadomości, żeby skoczyć z tego mostu z poczucia winy, jestem pewny, że suma twoich akcji w superkontynencie po dodaniu nie jest w stanie dorównać zniszczeniu typowego zarabiającego miliony łajdaka. Ale SPW... Och, my to zniszczymy, nie mówiłem ci? Zdejmiemy to, ale jak? Chodź z nami i ci powiem. Krok do przodu. Ale nie więcej niż jeden. Obie strony barierki są dla mnie straszne. Jedna to totalny koniec, ale druga jest nawet bardziej przerażająca. No to zostań na niej w takim razie. To była metafora. Wiem o tym. Zostań na barierce. Życie to nie jest system binarny, Joanna. Gdy postawisz nogę na ziemi, nie musisz wracać i zmierzyć się z jakimiś mękami odkupienia, niczym takim.
stań się rewolucjonistką. Trzymaj hamburgera, pojeździ na rowerze, zagraj w coś fajnego. No do tej pory takie luźne opcje niby działały, takie proste. I to może ją za bardzo przestraszyć, ale z drugiej strony to może wydać się zbyt głupie. To zbyt poważne, to zbyt dziecinne. No i co wybrać? No i co wybrać? Co wybrać, jak żyć? No bo wybrałbym tą pierwszą opcję, ale do tej pory takie opcje nie działały na nią. Więc nie wiem. Bo to też może wydać się jej głupie po prostu. No bo to jest poważna sytuacja, no. Zjedz hamburgera, pojeździ na rowerze. Jest wiele innych rzeczy, bardziej ważnych nawet, niż nasze szalone wojny o cywilizacyjne dobro. Zagrać w grę? Boże. Minęło tyle lat, odkąd ostatnio logowałem się na Steama. Powinnaś pograć więcej. Dobra zabawa potrafi umieścić wszystko w innej perspektywie. I mówię to całkowicie poważnie. Nigdy sobie nawet nie wyobrażałem, że będę rozmawiać o Steamie, zastanawiając się nad zabiciem się. Ale masz chyba rację. Okej. Podejdźmy więc do niej. Dużo kroków trzeba będzie zrobić. Ale spróbujmy zobaczyć, co dam radę. Słyszałem o tej dziewczynie z kliniki, która tam zginęła. Obudziłem się z niepokojem już tamtego ranka, ale usłyszenie o jej śmierci to już było po prostu dla mnie za dużo. Znałeś ją? Tak, nazywała się Ariadne. Była moją dobrą przyjaciółką. Boże, przykro mi. Dziękuję. Robiła to, co kochała. Jeśli nie superkontynent, wybralibyśmy inne zagrożenie, to w naszej krwi. Niektórzy ludzie po prostu nie mogą przestać walczyć. Wolałbym zginąć w jakimś skoku, niż na kanapie. Co za sposób, żeby przepalić się przez życie. Mówi ta, która stoi na barierce North Bridge. Udało się. No jasne. Połowa drogi mniej więcej za nami. Więc, jak to wyszło, że stałaś się COO? To znaczy, czy jest to coś, co zawsze chciałaś zrobić od dzieciaka? Nie do końca. Chciałem być żołnierzem. Naprawdę? Nie wyobrażam sobie kogoś tak współczującego, jak ty, zabijającego ludzi na polu bitwy. Cóż, chciałem być bardziej sekretną agentką, ratującą świat po cichu. Nie w brutalne sposoby. Ale gdy dowiedziałem się, o czym dokładnie są armie, cóż, zadecydowałam, że będę walczyć z biura. No, tak trochę jest. Że to, co media nam przekazują jako wojna, jako armię, jest absolutnie dalekie od rzeczywistości. I że media karmią nas takim wizerunkiem wojny jako coś, co ma dla odbiorcy być po prostu przyjemne, satysfakcjonujące wręcz, gdzie prawda jest oczywiście zupełnie inna. Gry troszeczkę też się ku temu skłaniają oczywiście, gdzie śmierć jest czymś, co ma bawić, tak? Zabijanie. No ale cóż, zanim dołączyłam do superkontynentu, prowadziłam swoją własną firmę pomocy humanitarnej. Fajne. Co się zmieniło? Co masz na myśli? Dlaczego dołączyłaś do tej korporacyjnej gierki? Ponieważ superkontynent jest inny. To, czym się staliśmy dzisiaj, to tylko skorumpowana wersja naszych najszczerszych pragnień, aby wyleczyć społeczeństwo. Ale cóż, jestem dumna z wielu rzeczy, które zrobiliśmy dla tego miasta. Ta, prawie mnie mieliście, gdy udało wam się całkowicie obalić skorumpowaną policję miasta. Przykro mi, jakim cudem byłam tak ślepa? Czuję się jak idiotka teraz, kupując te oszustwa SPW. Chciałabym, żebyś był w stanie zakończyć to wszystko. Jesteśmy, obiecuję. No to chodźmy krok do przodu. Już niedaleko. Brandeis. Myślę, że się w tobie zakochałam. Wow, tego się nie spodziewałem. Myślę, że jest ze mną całkiem popaprane tam w środku. Patrząc na fale, na odbicia miasta, widzę siebie jako mały cień na odbitym obrazie mostu. Nie wiem już, kim jestem. To już nie ma więcej sensu. Życie.
ale wtedy w klatce piersiowej zaczyna mnie palić. Nie mogę odmówić, nie mogę zaprzeczyć temu uczuciu. A skoro i tak zginę, dlaczego miałabym sobie odebrać to ostatnie możliwe wyznanie miłości? Kocham cię, Brandeis. No dawaj, nawet nie wiesz, kim jestem. Czuję, że jesteś pierwszym człowiekiem, z którym kiedykolwiek miałem okazję przeprowadzić szczerą rozmowę, odkąd byłam dzieckiem. Co za smutne życie. Powinnam się chyba już zamknąć i skakać, co? To jest sprytna odpowiedź. To jest głupia odpowiedź, chyba. Nie wiem, to mi się wydaje spoko. Rób, co serce ci mówi. Ale serce jej mówi skacz, czy serce jej mówi chodź ze mną. No rób, co mówi ci serce. Chcę, by moim ostatnim uczuciem była miłość. Dziękuję za spędzenie tych chwil ze mną. Proszę. Zajmij się moimi... Nie! Boli. Musiało być trudne. Lepiej wymyślę jakiś niezły koktajl dla niego, żeby mu pomóc. Donovan? Mogę się zapytać, dlaczego wyrzuciłeś Edgara z klubu? I to było za mocne. Nie spodziewałem się, że stracisz panowanie tak jak na moje oko. Doktor Coldstream jest cennym asetem dla twoich planów. Jestem zaskoczona, że go wyrzuciłeś zamiast dokopywać się do większej ilości informacji. Cóż, to nieprofesjonalne z mojej strony. Mam to chyba po Brandeisie. Niego się tego nauczyłem. Czasem właściwy wybór nie jest najlepszym wyborem. Może uczyniłem swoje życie trudniejszym, ale uczyniłem to życie też szczęśliwszym. Niczego nie żałuję. Czuję, że twój niepokój rośnie bardzo zaskakująco szybko. Więc rozumiem, że to, że wyrzuciłeś Edgara, było aktem samoobrony. Ale to interesujące, aby dowiedzieć się, jak się usprawiedliwiasz. Nie da się tego z tobą na spokojnie rozegrać, co? Co sprawia, że tak nie czujesz się dobrze z tymi MNA? To może nawet do mnie dotrzeć, mimo że nie używam implantów. Ludzkość jest zgubiona. No właśnie, dokładnie to, co mówiłem. W złych rękach to może być narzędzie do totalnej kontroli umysłów nad całym światem. Nawet jeśli mają tym rządzić te androidy, które mają na myśli dobro świata, dobro ludzi. Podleganie kaprysom kogokolwiek, kto decyduje za jak społeczeństwo ma się zachowywać. Nawet jeśli ten ktoś to ty, nieważne jak dobre serce powinnaś mieć. Ja chcę być panem własnego zła. Ja chcę mieć prawo do czynienia zła, czy popełniania błędów. Nie chcę cię tutaj zniechęcać, ale szanse, że zatrzymasz to wszystko są bardzo małe. Więc w razie jakbym to ja była przy władaniu MNA, czy chciałbyś odpowiedzieć z nimi na kilka pytań na temat tego, gdzie postawić linię, gdy dopracowuje się SPW? Hej, to nie jest zły pomysł. Jakiś plan awaryjny, aby zachować ten szczętek nadziei w wypadku, jeśli ta rewolucja się nie powiedzie. Więc pogadajmy o podstawowych intencjach SPW. Jak powinnam regulować, zajmować się depresją i niepokojem, lękami. No i co, teraz ja mam się w Boga bawić, tak? No czy depresja to fajna rzecz? No nie. Tak, to bardzo niefajna rzecz. To okropna rzecz. Ale czy to znaczy, że nie można zabrać... Znaczy, no bo to wydaje się spoko, no ludzie nigdy depresji nie będą mieli. No to takie super, super w ogóle. Niby jedna rzecz, spoko. Ale jak tak wszystko się będzie regulować, no to ludzie nic nie będą ostatecznie mieli. Każdy będzie jak robot i co z tego będzie? No nic z tego nie będzie. No nie. Nie zajmuj się tym. Pozwól nam mieć depresję. Nieszczęście jest częścią człowieczeństwa, bycia człowiekiem. Pozwól, abyśmy potrzebowali siebie nawzajem.
pozwól nam, abyśmy błagali o pomoc. Ja nie chcę się w Boga bawić, no. No jasne, że nie, oczywiście, że nie, ale czy na pewno? Szczególnie po tej scenie przed chwilą, która była tak... tak mocna. No nie wiem. No nie wiem. No nie wiem. Mania, depresja, lęki... to rzeczy, z którymi musimy się zmierzyć sami. Ale jeśli MNA nie pozwoli ludziom na samobójstwa, to dobra granica. Tak myślę. No ja nie wiem, no. No ja nie wiem, no. To są za mocne tematy. Co z przemocą w takim razie? No nie? No nie. Znaczy... no nie. Czy jest tu nad czym się zastanawiać? No cały czas to jest ograniczenie ludzkich wolności. Tak? O czym tyle mówiłem. Ale gdy zostaje się postawiony pod takim wyborem, że nigdy więcej gwałtów, nigdy więcej samobójstw, nigdy więcej przemocy, no to czy na pewno to jest takie złe? No jest, no, bo to ogranicza, że... no nie wiem, no. Nie wiem, no. Społeczeństwo z tym się męczy od zbyt dawna i nigdy nie było w stanie znaleźć rozwiązania. Przynajmniej... no, bo wszystko zaraz powiem, że nie. I tak to się skończy. No, no mówiłem tyle, żeby nie ograniczać ludzi, a teraz co? Że będę mówił, że nic nie mogą, tak? No już sam nie wiem po prostu. No bo nie ma nic dobrego w morderstwach przecież, tak? Ale... też nie ma nic dobrego w ograniczaniu ludzkiej woli chyba. Czemu grob mi to robisz, takie decyzje trudne? Nie? No nie chcę cenzurować i zabierać wolnej woli, ale chcę, ale nie, ale no tak, ale nie. No i dalej przechodzimy, no wiadomo, że nie, ale no... no teraz mój jedyny wybór to powiedzieć, że nie, po poprzednich wyborach, tak? Albo się na nic nie zgadza, albo się zgadza na wszystko, ale no nie wiem, nie ma dobrej opcji przecież. Taki świat idealny, czy jest idealny, no? No czy jest idealny? No tak nie, chyba trochę. Niech to zniknie. No nie. No niech kobiety będą wolne, no. Ale... no ale... no. Jak już na wszystko, wszystko ludziom nie pozwalam, odbieram im każdą opcję. Super, co? No przynajmniej nie będzie seksizmu na świecie, spoko, co? Nie będzie nic na świecie. No, no hipokryzja, no hipokryzja, no. Wszyscy mówicie, że MNA to zło, a jednak... no jednak nie, no. Może nie podoba wam się, jak planują tego użyć? Nie, powiedziałem to wszystko w razie, jakby nie udało nam się tego zatrzymać. Ale mógłbyś mi również powiedzieć... No właśnie. Że jak wejdzie to w życie, to i tak nic nie zmieniaj, żeby było po staremu. I co z tym robisz? No nic z tym nie robisz, mówisz, że zmieniasz. No i co się trzyma? No i co ty robisz, człowieku? No właśnie, no. Mógłbyś mi powiedzieć, żeby nie zmieniać tego, jak ludzie się zachowują i wszystko byłoby tak, jakby wam się udało. Więc czego w końcu chcesz? No tu mnie masz, ale... ja nie wiem, czego chcę. Ja nie mogę takich decyzji podejmować. No fajnie by było, gdyby ludzie dobrzy byli.
i nie ograniczać ich w ogóle, ale co to da? Nic to nie da. Tak się nie da. Po prostu zrób to, co mówię, jeśli tak się stanie, okej? Dokładnie tak zrobię, jeśli wejdę we władanie tym. Wiesz co? Mogłam doświadczyć w to, w co wierzyłam, że było pościgiem szczęścia, gdy tak mnie wychwalałeś przed Edgarem. Dziękuję, Donovan. Miło mi to słyszeć. Jesteś wspaniała, Akara. Powinnaś być z ciebie dumna. Brandeis zaraz wróci. Witaj. Witaj. Nie mogłem jej uratować. Przykro mi, Brandeis. Po prostu... nic nie czuję. Patrzenie, jak zeskakuje z mostu, jakby liść zlatywał z drzewa. Czy może jestem już pod wpływem działania SPW? Jesteś w szoku po prostu. Jesteś po prostu zestresowany tym wszystkim, co? To nie brzmi jak zdrętwiały umysł dla mnie. Ha, masz rację. W każdym razie, powinniśmy skupić się teraz na zatrzymaniu MNA. W porządku, czy Proxima zaoferowała współpracę? Pomoc? Tak. Zdobyli dla nas troszeczkę informacji. Podobno MNA może być jedynie dostępne przez biuro szefa. Vega powiedziała mi, że Adriana Fergusona biuro jest teraz w trakcie konserwacji i jest no właśnie puste teraz. Więc myślę, że tam się udam. Również powiedzieli mi, że Superkontynent powinien mieć te szalone, prywatne sieci systemów, które są odporne na neuralne hakowanie. Nie wiem, o czym mówią, więc jeśli naprawdę nie będę ich mógł zhakować, będę musiał udać się do skorzystać z klasycznych umiejętności inżynierii społecznej. Mamy szczęście, że to twoja specjalność. WOMOD był jedną z najlepszych inwestycji, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Czy będziesz używać modulatora głosu? Tak, w czymś problem? Mogłabym spróbować odtworzyć pewne biometryczne profile ludzi, którzy byli w klubie. Jako, że ich zanalizowałam. To byłoby bardzo użyteczne, Akara. Jasne, daj mi wszystkie głosy. Chodzi jednak o to, że proces chwilę zajmuje, więc prawdopodobne, że będę miała tylko jedne dostępne naraz. Okej. Który głos mógłby być najbardziej pożyteczny? Edgar? Może. Larissa? Może nie. Laima? Diana? Raczej byłbym skłonny Diana albo Edgar. Chociaż nie wiem. No Diana... no nie jest bardzo wysoko postawiona, Naima też nie. Edgar w sumie no jest, ale... no spróbujmy tego Edgara po prostu. Zobaczymy, co z tego będzie. Przetransferuję to do ciebie, gdy będzie gotowa. Domo arigato, Mr. Roboto. Okej. Jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać. Pamiętasz, gdy prosiłeś mnie o informacje na temat nowego szefa? To, co znalazłem, to, czego się dowiedziałem, to, że został on zastąpiony przez dzieciaka, który się nazywa Radika. Ma 15 lat, ale prawnie jeszcze szefem nie jest, ale to ona podejmuje decyzję od jakiegoś czasu. Podobno jest ona ultra mądra przez to, że przechodziła przez jakieś sekretne treningi. I wszyscy tutaj wydają się być strasznie przestraszeni, więc powinniśmy uważać na nią. Wow, Brandeis zachęcający do uwagi? Musi być naprawdę straszna w takim razie. Dobra robota, że dokopałeś się do tych informacji. Będę miał to na uwadze. Szkoda, że to wszystko już wiedziałem. Ale takie decyzje podejmowałem. Chciałbym, żebym przyprowadził tu ze sobą Joannę. Bylibyśmy wtedy dużo bardziej przygotowani z jej pomocą. No bylibyśmy. Już się tak tym nie zadręczaj. Dlaczego nie zostaniesz na noc? Mieliśmy ostatnio parę bardzo intensywnych nocy. Nie wiem jak ty,
ale mi by się przydało trochę przytulania przed ostatecznym występem, ostateczną rozgrywką. Już myślałem, że nigdy o to nie poprosisz. Otwórz nam butelkę jakiejś, o czegoś dobrego. Jutro będziemy pisać historię.